Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki księdza Marcelo Stancione Ojciec Pio i Aniołowie w tłumaczeniu Agnieszki Zielińskiej. Anioł Stróż pełnił ważną rolę w życiu ojca Pio. Zakonnik dostrzegał i doceniał posłannictwo niewidzialnego przyjaciela. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, wyślij do mnie swojego anioła stróża, powtarzał często wiernym. I miał z tym mnóstwo roboty. O każdej porze dnia i nocy musiał wysłuchiwać tych wszystkich anielskich istot. Przynoszących mu wiadomości od ludzi z całego świata. Ojciec Pio odnosił się do swojego Anioła Stróża ze szczególnym nabożeństwem, pokornym i pełnym szacunku. Jego mały towarzysz z dzieciństwa, dobry Aniołek, nieprzerwanie służył mu pomocą. Był prawdziwym przyjacielem, pomocnym, skrupulatnym. I punktualnym, a jako wielki mistrz świętości, inspirował Francesca Forzione do ciągłego doskonalenia wszelkich cnót. Był dla niego także przewodnikiem i doradcą, wspierał go, stale i dyskretnie mu towarzysząc. Gdy zdarzyło się, że Anioł zwlekał z przybyciem, ojciec Pio. Z pewną uszczypliwością, lecz dobrotliwie, później mu to wypominał. Jakże wykańczają mnie te demony, w sobotę tak się na mnie zawzięły, że nie wiedziałem już, co robić. Zwróciłem się do mojego anioła, długo kazał na siebie czekać, a gdy w końcu się pojawił, latał wokół mnie i swym anielskim głosem śpiewał hymny ku Bożej Chwale. Nakrzyczałem na niego za to, że kazał na siebie czekać tak długo, gdy potrzebowałem jego pomocy. Aby go ukarać, chciałem nie patrzeć mu w twarz, oddalić się, uciec od niego, ale on, biedaczek, podążał za mną niemal płacząc. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem, że było mu przykro. Jestem zawsze przy tobie, powiedział. Wciąż krążę wokół ciebie, moja miłość nie zgaśnie nawet, gdy skończy się twoje życie. Ojciec Pio wielokrotnie opowiadał o swoich przemyśleniach na temat Anioła Stróża. Nie zapominajcie o tym wiecznie obecnym, niewidzialnym towarzyszu, zawsze gotowym, aby nas wysłuchać. O, jakżeż słodkie to towarzystwo! Jak błogosławione, gdybyśmy tylko potrafili je pojąć. Zawsze pamiętaj o obecności Twego anioła. Dziękuj Mu, módl się do Niego, bądź Mu towarzyszem. Otwórz przed Nim i powierz Mu swoje troski. Żyj w obawie, aby niczym nie skazić czystości Jego spojrzenia. Zapamiętaj to. On jest tak delikatny, tak wrażliwy. Zwracaj się do niego w godzinie największej udręki i doświadczaj jego dobroczynnego wpływu. Nigdy nie mów, że musisz podejmować samotną walkę z naszymi nieprzyjaciółmi. Nigdy nie mów, że nie masz nikogo, komu mógłbyś się zwierzyć. Byłoby to wielką niesprawiedliwością. Wobec tego niebiańskiego wysłannika. Jakże pocieszająca jest myśl, że blisko nas zawsze jest duch, który ani na chwilę nas nie opuszcza od kolebki aż po grób, nawet wtedy, gdy ośmielamy się grzeszyć. Ten niebiański duch prowadzi każdego z nas, chroni jak przyjaciela, jak brata. Pociechą jest też świadomość, że anioł nieustannie modli się za nas, ofiarowuje Bogu wszystkie nasze dobre uczynki, myśli, pragnienia. Niech twój anioł stróż nieustannie czuwa nad tobą. Niech będzie twoim przewodnikiem, który powiedzie Ci krętymi ścieżkami życia. Niech zachowa cię na zawsze w łasce Jezusa. Niech podtrzymuje cię. Gdybyś miał się potknąć, niech chronić się pod swoimi skrzydłami przed wszelkimi zasadzkami świata, demona i ciała. Ojciec Pio, skromny kapucyn, wykraczał poza granice ziemskiego świata, żyjąc w innym wymiarze niebiańskim. Kroczył drogą dobroci i świętości swojego dzieła. Ukształtował w ten sposób ogniwo łączące ludzi z Bogiem w epoce, kiedy człowiek zatracił z nim kontakt. Aniołowie, ojca Pio Przez całe długie życie, ojciec Pio uczył swoje duchowe dzieci szacunku, czci i poważania dla Anioła Stróża, obecnego u boku każdego z nich oraz bezwarunkowego zaufania w niebiańską pomoc Aniołów niezależnie od tego, w jakiej sytuacji by się znalazły. Lucia Penelli wspomina: Jak wszyscy wiemy, ojciec Pio nie chciał, abyśmy mówili kłamstwa, nawet w żartach czy w odniesieniu do drobiazgów. Aby wytrwać w postanowieniu, które powzięłam podczas spowiedzi, zaczęłam prosić o pomoc Anioła Stróża. Gdy znajdowałam się w trudnej sytuacji, gdy pytano mnie o coś, czego nie wiedziałam, albo na co nie mogłam odpowiedzieć, nie chcąc popadać w grzech kłamstwa, polecałam się mojemu aniołowi stróżowi. I zawsze zdarzało się coś, dzięki czemu moja odpowiedź mogła zostać odłożona na później. Inna córka duchowa, Enedina Mori, opowiada. Gdy nie było już dla mnie pracy na pensji Villa Pia, powiedziałam o tym ojcu, a on poradził mi, idź do hrabiego Telfener, tam czekają na ciebie z otwartymi ramionami. Tam również miałam zajmować się kuchnią. W pierwszych dniach pani poprosiła mnie, abym przygotowała zupę z cieciorki. Nie wiedziałam, że trzeba było namoczyć ziarna wieczór wcześniej i zaczęłam przyrządzać się dopiero późnym rankiem. Gdy zbliżała się już pora obiadu, spróbowałam cieciorki, żeby sprawdzić, czy dobrze się ugotowała. Była twarda jak kamień. Powiedziałam wtedy do anioła stróża: Idź do ojca, pijo i powiedz mu, żeby mi pomógł. W międzyczasie wyjawiłam mój problem hrabiemu. Gdy pani Rina. Zasiadła do stołu i poprosiła o zupę. Trzęsłam się ze strachu. Jednak gdy jej spróbowała, wykrzyknęła, jak miękka jest ta cieciorka. A hrabia dodał półgłosem, widzisz, anioł stróż wyświadczył ci przysługę. Poszłam więc do kuchni, żeby spróbować zupy i rzeczywiście cieciorka rozpływała się w ustach. Enedina Mori wspomina też inne wydarzenie. Pewnego dnia czekałam na murarza, który po południu miał wykonać pilną pracę w moim domu. Czekałam do czternastej, ale się nie pojawił. Około piętnastej zwykłam chodzić do klasztoru, aby się pomodlić i uczestniczyć w błogosławieństwie, którego ojciec udzielał wiernym porużańcu i pomodlitwie do Najświętszego Sakramentu oraz Matki Boskiej. Nie chcąc dłużej czekać, powiedziałam – Aniel, stróżu, nie mogę zwlekać. Idź do Ojca i powiedz Mu, aby sprawił, żeby Murasz przyszedł. I poszłam do Kościoła. Zająłam swoje miejsce, pomodliłam się, przyjęłam błogosławieństwo. Przy wyjściu spotkałam pułkownika Sawoldiego, który powiedział do mnie: Słuchaj, Dina, dziś po południu podczas mojej spowiedzi, ojciec był jakiś dziwny. A dlaczego? Zapytałam. Gdy się spowiadałem, on nagle odwrócił się w drugą stronę i zapytał, murarz już poszedł? Powiedziałem wtedy, ojcze, potrzebujecie murarza? Znajdę jakiegoś. Na co ojciec Pio odparł cicho. Myśl o tym, żeby się wyspowiadać. Więc kontynuowałem spowiedź, po czym otrzymałem rozgrzeszenie. Ale niewiele zrozumiałem z tego, co mówił wcześniej. Ja nic nie odpowiedziałam, tylko szybko poszłam do domu, gdzie zastałam murarza wykonującego swoją pracę. Niekiedy anioł stróż przybywa, aby naprawić nasze błędy, nawet jeśli sami go nie wzywamy. Pewnego dnia ojciec Alessio Parente wraz ze współbraćmi zaczął udzielać Komunii Świętej pomszy odprawionej przez ojca Pio. W pewnej chwili, gdy zabrakło mu hosti do rozdania, Udał się w kierunku ołtarza. Nagle poczuł muśnięcie na prawym policzku, a do trzymanego przez niego kielicha wpadł opłatek, wydając przy tym krótki, lecz wyraźny, metaliczny dźwięk. Ojciec Alesio zdziwił się i opowiedział o tym ojcu Pio, na co ten odparł: Ej, chłopcze, uważaj, gdy rozdajesz komunię świętą i podziękuj twojemu aniołowi stróżowi. Że nie upuścił na ziemię Jezusa w sakramencie. Anioł stróż ojca Pio, poza zadaniami, które każdy duch niebieski wypełnia dla swojego podopiecznego, czyli prowadzeniem go, pocieszaniem i opieką, rozszerzył swoje powinności na pewne dziedziny wykraczające poza zakres jego zwykłych obowiązków. Był mianowicie także jego nauczycielem i tłumaczem języków obcych. Sekretarzem, a w razie potrzeby również cennym informatorem. Mam jednak świadomość, że nawet zbierając razem wszystkie znane świadectwa na ten temat, poznamy tylko niewielką część tej nadzwyczajnej sfery życia ojca Pio. Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską. Rozumiemy więc, dlaczego ojciec Pio zabrał ze sobą do grobu. Prawie wszystkie sekrety. Mimo to, dzięki licznym świadectwom zebranym podczas procesu beatyfikacyjnego, jesteśmy w stanie uchylić rąbka tajemnicy i domyślić się, przynajmniej jak głęboki i intensywny związek istniał pomiędzy nim a istotami niebieskimi. Anioł Stróż był wiernym towarzyszem ojca Pio od dziecka, prowadził go po ścieżkach dobra. I kierował na drogę prowadzącą do nieba. W niektórych listach do swojego spowiednika ojciec Pio nazywał anioła stróża towarzyszem z dzieciństwa. Opowiadał, że zawsze o niego dbał i czuwał nad nim, niekiedy nawet budził go, aby wspólnie mogli śpiewać panu hymny pochwalne. To jak kapucyn określał swojego anioła. Pozwala zrozumieć rodzaj relacji istniejącej pomiędzy niebiańskim duchem a małym Franceskiem. Towarzysz to przecież osoba, którą spotyka się często i z którą łączy nas głęboka przyjaźń. Towarzysz, inaczej kompan, to ktoś, z kim dzielimy się chlebem, od łacińskiego kumpanis czyli ten, z kim tworzymy istotną wspólnotę. Pozwala to przypuszczać, jak pisze ojciec Eusebio, że już w dzieciństwie między Franceskiem a jego Aniołem istniała głęboka duchowa więź. Na jej mocy Anioł był stale, lecz dyskretnie obecny w życiu chłopca, a następnie brata zakonnego. W razie potrzeby zawsze służył radą i wsparciem. Ojciec Pio napisał niegdyś do swego spowiednika, Ojca Agostina di San Marco in Lamis o pewnej nocy, która z powodu działań złego ducha upłynęła mu na niewypowiedzianej męce. Przeżył wtedy tylko dzięki wsparciu swojego anioła. W liście znajdujemy wyznania dotyczące tych doświadczeń. Towarzysz mojego dzieciństwa stara się przytłumić boleści zadawane przez tych nieczystych odstępców. I kołysze mego ducha we śnie nadziei. Wydarzyło się to w grudniu 1912 roku, gdy ojciec Pio przebywał w Pietrelcinie i miał 25 lat. Wszystko to pozwala zrozumieć, jak wielka zażyłość istniała między ojcem Pio i jego aniołem stróżem. Od dzieciństwa zakonnika byli dobrymi przyjaciółmi. Przeplatali zabawę z modlitwą. Anioł pomagał Franceskowi poznawać Boga i odrywać serce od ziemskich spraw, aby mogło zakochać się w rzeczach niebieskich. Ojciec Eusebio, który przy ojcu Pio spędził lata 1961-1965, napisał: Anioł rozpoczął swoją misję wcześnie, gdy ojciec Pio był jeszcze chłopcem. To właśnie ten kompan z dzieciństwa będzie towarzyszył mu potem przez całe życie. Ojciec Eusebio mówi dalej: Anioł ten będzie zawsze blisko niego, gdy opuści rodzinę i ziemskie rzeczy, aby poświęcić się Bogu, będzie mu pomagał w czasie nowicjatu, podczas nauki na księdza i będzie dbał, aby ojciec Pio stał się godnym sługą Chrystusa. Będzie go prowadził na drodze jego niezwykłej świętości i trwał przy jego boku podczas napaści złego, nawet gdy będzie się wydawać, że diabeł opuścił piekło i zapomniał o reszcie świata, aby walczyć wyłącznie przeciwko młodemu bratu zakonnemu. Oto dlaczego ojciec Pio był ze swym aniołem stróżem w tak głębokiej, czułej i zażyłej relacji przekraczającej wszelkie granice, i likwidującej wszystkie różnice między nimi, czyniąc ojca Pio aniołem, a jego anioła stróża upodabniając do istoty ludzkiej. Ta jedność z biegiem lat stale będzie się umacniać, zbliżając ojca Pio do tej świętości, do której wezwał go Bóg. Mistyks San Giovanni Rotondo był w tak zażyłych stosunkach ze swym aniołem stróżem, że pewnego razu pozwolił sobie nawet zrugać go za to, że za późno przybył na wezwanie, gdy ojciec Pio właśnie potrzebował jego pomocy w zaciekłej walce ze złym duchem. Towarzysz dzieciństwa był przyjacielem w latach młodzieńczych, powiernikiem w wieku dojrzałym, wsparciem w starości. Pomagał ojcu Pio oddalać się od klasztoru, żeby mógł nieść pomoc potrzebującym osobom, wzywającym jego interwencji na całym świecie. Ojciec Alessio Parente w książce o czci ojca Pio do aniołów twierdzi, że samotność to najgorsza rzecz dla człowieka. Tworzy ona pustkę we wnętrzu oraz wokół człowieka i sprawia, że na końcu życiowej drogi czeka go nicość. Natomiast spojrzenie w głąb oraz dookoła siebie i dostrzeżenie obecności anioła, wiernego przyjaciela, oznacza pewność, że nieomylnie podążamy do właściwego celu. Anioł Stróż pełnił też wobec ojca Pio funkcję tłumacza. Wyjaśniał mu na przykład język francuski którego ojciec pio nigdy się nie uczył, przekładał nieznaną mu grekę, uczył go języków obcych. Istoty z nieba nie przestają mnie odwiedzać i dają mi przedsmak upajającego szczęścia zbawionych dusz. Jeśli zadania aniołów stróżów ogólnie są trudne, to powinności mojego anioła z pewnością są jeszcze cięższe. Musi przy mnie robić również za nauczyciela i wyjaśniać mi języki obce. Na początku 1912 roku ojciec Agostino de San Marco in Lamis, spowiednik ojca Pio, wpadł na pewien oryginalny pomysł. Aby wystawić świętość młodego zakonnika na próbę, postanowił napisać do niego po grecku i francusku. Tak rozpoczęła się korespondencja w nieznanych ojcu Pio językach. Całą zawartość listu z 7 września 1912 roku, napisanego po grecku, ojciec Pio zdołał przetłumaczyć z pomocą anioła stróża. Dowodem na to jest dopisek proboszcza Pietrelciny, który zaświadczył, Ja niżej podpisany, pod świętą przysięgą zaświadczam, że ojciec Pio. Otrzymawszy ten oto list, dosłownie przełożył mi jego zawartość. Zapytany przeze mnie, jak mógł go odczytać i przełożyć, nie znając nawet greckiego alfabetu, odpowiedział: Ach, wiecie, anioł stróż wyjaśnił mi wszystko. Ksiądz Salvatore Panullo. Potwierdzenie tych zdarzeń znajdujemy nie tylko w słowach księdza Salvatore Panullo. Ale także samego ojca Pio. Gdy ojciec Agostino zapytał Kapucyna, jakim sposobem rozumiał języki obce, ten zaczął żartować słowami Jeremiasza a neskio logui to znaczy nie umiem mówić. Później jednak, w liście z 20 września 1912 roku. Ojciec Pio wyjawia, kim jest jego nauczyciel pisząc. Istoty z nieba nie przestają mnie odwiedzać i dają mi przedsmak upajającego szczęścia zbawionych dusz. Jeśli zadania aniołów stróżów są ogólnie trudne, to powinności mojego anioła z pewnością są jeszcze cięższe, musi przy mnie robić również za nauczyciela i wyjaśniać mi języki obce. Te deklaracje ojca Pio wspomina też ojciec Agostino w swoim dzienniku. Ojciec Pio nie zna ani greki, ani francuskiego. Jego anioł stróż wyjaśnia mu wszystko, a on odpowiada mi zgodnie z tym, co napisałem w liście. Dzisiaj opowiedziano mi o następującym wydarzeniu. W 1940 czy też 41 roku. Przybył pewien ksiądz ze Szwajcarii. Rozmawiał z ojcem Pio po łacinie. Żegnając się z nim, poprosił o modlitwę w intencji pewnej chorej. Ojciec Pio odpowiedział po niemiecku: "Wir werde zu andi gottliche empselen." To znaczy: "Polecę ją Bożemu miłosierdziu." Ksiądz był tak zaskoczony, że opowiedział o tym zdarzeniu osobie, która go gościła. Pewnego dnia w celi ojca Pio przebywał profesor Bruno Rabajotti. Razem odmawiali różaniec, a pod koniec modlitwy do pomieszczenia wszedł gość z niemiec wysoki i szczupły o krótkich siwych włosach. Zaczął rozmawiać z ojcem Pio po niemiecku, ze wzruszeniem opowiadał mu, jak szczęśliwie zakończyła się przygoda córki niegdyś polecanej opiece ojca Pio. Rozmowa trwała jakiś czas. Obaj wymieniali zdania. Profesor nie mógł uwierzyć własnym uszom, słysząc, jak ojciec Pio odpowiadał po niemiecku. Od czasu do czasu nawet spoglądał na niego z uśmiechem. Warto opowiedzieć także o zdarzeniu którego bohaterką była Angelina Soritelli, córka włoskiego emigranta mieszkającego w Ameryce. Dziewczynka znała tylko angielski. Jej ojciec, Tomaso zapragnął zawieść ją do San Giovanni Rotondo, aby ojciec Pio udzielił jej spowiedzi i pierwszej komunii. W tym czasie mieszkała tam Maria Pyle, Amerykanka, która nawróciwszy się zamieszkała w domu Niedaleko klasztoru. Kobieta hojnie wspomagała działalność ojca Pio. Gdy rodzina Solitellich przybyła ze Stanów Zjednoczonych, Maria Pail oferowała swoją pomoc jako tłumaczka, lecz ojciec Pio odprawił ją, mówiąc, że poradzi sobie sam. Maria, nieco zdziwiona, zostawiła ich samych, a ojciec Pio wyspowiadał dziewczynkę. Później Maria zapytała Angelinę: Czy ojciec Pio cię zrozumiał? Tak, odparła. A ty go zrozumiałaś? Tak. A w jakim języku do ciebie mówił? Po angielsku? Tak, po angielsku. Zajmijmy się teraz czymś innym: diabłem, który nieustannie niepokoił ojca Pio na jego duchowej drodze. Między zakonnikiem a szatanem nieustannie toczyła się bezlitosna walka. Święty powiedział kiedyś swojej duchowej córce, Kleonicze Morcaldi: Pamiętam, że wiele potworów pojawiało się wokół mojej kołyski, aby mnie przestraszyć, a ja wtedy krzyczałem. Również swemu duchowemu przewodnikowi, ojcu Benedetto da San Marco in Lamis, ojciec Pio. Opisywał, jak ciągle pojawiał się przy nim diabeł. Moja mama gasiła świece, a wtedy wokół mnie pojawiało się mnóstwo potworów. Gdy płakałem, zapalała świece, a ja milkłem, ponieważ znikały. Ponownie gasiła światło, a ja znów zaczynałem płakać z ich powodu. Ale i za dnia. Według świadectwa nauczyciela, księdza Nicoli Caruso, mały Francesco był prześladowany przez mężczyznę wyglądającego jak ksiądz. Gdy chłopiec wracał ze szkoły, czekał na niego na progu domu i nie pozwalał mu wejść. Francesco zatrzymywał się, a wtedy obok pojawiała się postać bosego chłopczyka, który czynił znak krzyża. Ksiądz znikał. A przyszły brat Pio mógł spokojnie wejść do domu. W 1903 roku ojciec Pio rozpoczął nowicjat. Diabelskie ataki nareszcie ustąpiły na jakiś czas. Zawieszenie broni zostało jednak nagle zerwane, gdy znajdował się w seminarium Santelia Pianisi. Ojciec Pio opowiedział o tych wydarzeniach we wrześniu 1905 roku. Pewnej nocy usłyszałem hałas. Zdawało się, że dochodzi z sąsiedniej celi. Zastanowiło mnie, cóż o tej porze robi brat Anastazjo. Pomyślałem, że pewnie czuwa na modlitwie, i również zacząłem odmawiać różaniec. Było pomiędzy nami coś w rodzaju rywalizacji, kto więcej się modli, a ja nie chciałem zostać w tyle. Jednak słysząc, że hałas nie ustaje, a nawet się wzmaga. Postanowiłem zawołać współbrata. Czułem silny odór siarki. Wychyliłem się przez okno, aby zawołać mojego sąsiada. Nasze okna były tak blisko siebie, że wychylając się mogliśmy na przykład podać sobie książkę. Zawołałem cicho. Bracie Anastazjo! Nie otrzymawszy odpowiedzi, cofnąłem się do celi. Wtedy ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem w drzwiach wielkiego psa. Z jego pyska leciał dym. Upadłem na łóżko i usłyszałem, jak mówi: "To on". Następnie zwierzę skoczyło na parapet, a stamtąd na dach znajdujący się naprzeciwko i zniknęło. Zły duch nieprzerwanie czynił także wysiłki, aby przeszkodzić w kontakcie i korespondencji ojca Pio z jego duchowym przewodnikiem. Oraz zakłócić ich pełne zaufania synowsko-ojcowskie relacje. Szatan uciekał się do wszelkich podstępów, by tylko osiągnąć swój cel. Przeszkadzał za każdym razem, gdy ojciec Pio chciał napisać do ojca Agostino. Dnia 29 listopada 1912 roku w kopercie od ojca Agostino przyszła tylko czysta kartka, na co ojciec Pio odpowiedział. Gdybym nie wiedział, jaką dziwną wojnę prowadzi ten chochlik, mógłbym się zastanawiać, czy to przypadkiem nie pomyłka z waszej strony, ojcze. Inny list został cały zalany atramentem, ponieważ szatan chciał, aby ojciec pio nie mógł go odczytać. Na szczęście z pomocą przyszedł anioł-stróż, o czym kapucyn opowiedział potem. Z pomocą dobrego aniołka. Zatrufowaliśmy nad perfidnym planem tego czorta. Wasz list ojcze, pomimo wszystko został odczytany. Anioł zasugerował mi, abym przed otworzeniem koperty pokropił ją święconą wodą. Tak też zrobiłem, ależ musiał się zezłościć ten podły zazdrośnik, za wszelką cenę chciałby mnie wykończyć wykorzystuje wszystkie swoje diabelskie sztuczki, ale zostanie pokonany. Zapewnia mnie o tym aniołek, a niebo jest z nami. Anioł Stróż, pełniący istotną rolę w życiu ojca Pio, wielokrotnie rozmawiał z nim w tych okresach burzliwej walki z pokusami szatana. To, że ojciec Pio nigdy nie zboczył z drogi świętości, jest również zasługą jego spowiedników i przewodników duchowych, powierników tajemnic jego duszy. Lecz i to nie podobało się złemu duchowi, który wszelkimi środkami usiłował przeszkodzić im w kontakcie. Pewnego dnia szatan ukazał się, przybrawszy wygląd brata zakonnego i powiedział ojcu Pio, że na mocy zarządzenia prowincjała, otrzymał zakaz korespondowania ze swoim spowiednikiem. Ponieważ sprzeciwia się to idei ubóstwa i jest znaczną przeszkodą na drodze doskonałości. Nigdy bym nie podejrzewał, że to był podstęp tego przebiegłego zazdrośnika, napisał potem ojciec Pio, gdyby aniołek nie wyjawił mi tego oszustwa. Tylko Jezus wie, czego trzeba, żeby mnie przekonać. Towarzysz mojego dzieciństwa Stara się przytłumić boleści zadawane mi przez tych nieczystych odstępców i kołysze mego ducha we śnie nadziei. Jak widzimy, szatan ukazywał się ojcu Pio pod różnymi postaciami, nawet w osobie jego anioła stróża, lecz zakonnik z Gargano zawsze zdołał odkryć podstęp. Gdy wypowiadał słowa, niech żyje Jezus, zły duch natychmiast się oddalał. Opieku ojca Pio, mimo iż należał do zastępu niebieskich posłańców, niekiedy, gdy kapucyn potrzebował jego obecności, okazywał się niewystarczająco szybki. Oto pewna sytuacja opisana w liście do ojca Agostino. Jakże wykańczają mnie te demony! W sobotę tak się na mnie zawzięły, że nie wiedziałem już co robić. Zwróciłem się do mojego anioła. Długo kazał na siebie czekać, a gdy w końcu się pojawił, zaczął latać wokół mnie i swym anielskim głosem śpiewać hymny ku czci Bożej. Ważyły się wówczas losy ojca Pio, będącego w żałosnym stanie, wydanego na pastwę piekielnych istot, uzbrojonego jedynie w swoją niezłomną wolę, a chcącego zachować wierność Panu. Fakt, Iż jego przyjaciel, towarzysz z dzieciństwa, anioł, który powinien roztaczać nad nim opiekę, znajduje się daleko, pozostaje głuchy na wszelkie wołania o pomoc, tylko pogłębiał poczucie osamotnienia. W dodatku, gdy w końcu się pojawił, zdawał się całkowicie lekceważyć nieszczęście podopiecznego. Pochłaniało go śpiewanie hymnów ku chwale pana. Dlatego ojciec Pio czuł się upoważniony, by dać wyraz swojemu strapieniu, gorzko upomnieć opiekuna, a nawet nakrzyczeć na niego i próbować go ukarać. Wydaje się, że taka sytuacja miała miejsce nie pierwszy raz, ponieważ w cytowanym liście, kontynuując opowieść o tamtej nocy, ojciec Pio pisze: Wydarzyła się wtedy jedna ze zwykłych scen. Nakrzyczałem na niego za to, że kazał na siebie czekać tak długo, gdy potrzebowałem jego pomocy. Aby go ukarać, chciałem nie patrzeć mu w twarz, oddalić się, uciec od niego, ale on, biedaczek, podążył za mną niemal płacząc. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem, że było mu przykro. A potem powiedział: Jestem zawsze przy tobie, kochany chłopcze wciąż krążę wokół ciebie z uczuciem, które wzbudziło Twoją wdzięczność wobec umiłowanego Pana. Przeszedłbyś wszystkie góry, wszystkie pustynie, aby go znaleźć, aby go zobaczyć, objąć w tych straszliwych chwilach i prosić, aby prędko zerwał ten łańcuch, który wiąże Cię z ciałem, aby nie cierpieć już więcej z dala od Niego, aby zabrał Cię z sobą. Chciałbyś Mu powiedzieć, że oddalony od Niego czujesz raczej smutek niż radość. Pragniesz tego daru od Niego, ale nie męcz się. Musisz jeszcze trochę poczekać. Teraz nie może dać Ci nic innego niż promień gwiazdy, zapach kwiatu, nutę harfy, pieszczotę wiatru. Nie ustawaj jednak w swych prośbach, ponieważ Jego największą radością będzie mieć Cię blisko siebie. Teraz jednak On nie może Ci towarzyszyć Ponieważ opatrzność chce, abyś pozostał na wygnaniu jeszcze przez jakiś czas, jednak na koniec zadowoli cię przynajmniej częściowo. Po tych pięknych słowach, ojciec Pio nie mógł już nic odpowiedzieć swemu aniołowi stróżowi. Kończąc list do ojca Agostina. Wyznał, że jego narzekanie było aktem niewdzięczności. Biedny aniołek, jest taki dobry. Czy zdoła nauczyć mnie trudnego obowiązku wdzięczności? W liście numer 111 ojciec Pio przytacza słowa, które wypowiedział do niego Jezus. Synu mój, miłość poznaje się w bólu. A ty poczujesz ten ból w duchu, oraz jeszcze silniej w ciele. Ojciec Zagostino twierdzi w swoim dzienniku, że duchowe cierpienia umiłowanego przez nas Ojca były wywołane szczególnie w pewnych okresach jego życia ciągłym nękaniem go przez diabła. Stanowiły też przyczynę cierpień fizycznych nie opuszczających go całe życie diabelska udręka przez lata przysparzała kapucynowi wiele bólu diabeł wykorzystywał w tej walce nawet przedmioty krzesła książki kałamarze i tym podobne co poświadczył sam ojciec Pio pisząc o hałasach w domu w Pietrelcinie na szczęście zarówno sąsiednie pokoje, jak i pomieszczenia na dole są niezamieszkane. Wśród różnych określeń, jakich zwykł używać ojciec Pio w odniesieniu do swojego anioła stróża, znalazł się również dobry sekretarz. Sekretarz pomaga w wypełnianiu pewnych zadań, organizuje spotkania, porządkuje dokumenty i tym podobne. Anioł ojca Pio rozpoczynał swoją sekretarską pracę wczesnym rankiem, gdy budził podopiecznego, aby wspólnie z nim śpiewać hymny ku chwale Pana. Dlatego brat z Gargano napisał nocą Śpię z błogim uśmiechem szczęścia, czekając, aż mój mały kompan z dzieciństwa przyjdzie mnie obudzić, abyśmy razem rozpoczęli dzień, hymnami śpiewanymi z głębi naszych serc. Jako dobry sekretarz, anioł przywołuje ojca do rzeczywistości, gdy ktoś poszukuje go podczas jego ekstaz. Ach, któż mnie woła? Aniele mój, zostaw mnie z Jezusem. Jezu mój, powiedz mi jedną rzecz. Kto puka do drzwi, gdy wzywa mnie gwardian? Ach, to ty, aniołku. Przede wszystkim jednak anioł stróż pomaga ojcu Pio, w wypełnianiu jego zadań, w szczególności licznych i śmiałych inicjatywach kapłańskich, których realizacja często wykraczała poza możliwości zwykłego człowieka. Najbardziej umiłowaną przez Ojca Pio osobą po Jezusie jest Najświętsza Maryja Panna. Stąd wzięło się wielkie pragnienie kapucyna, aby upowszechniać jej kult i miłość do niej. Nie będąc w stanie podjąć tak wielkiego wyzwania w pojedynkę, uciekł się do pomocy swego aniołka. Oto co napisał 1 maja 1912 roku do ojca Agostina: Chciałbym mieć tak potężny głos, aby wezwać wszystkich grzeszników świata do miłowania Matki Bożej. Ale ponieważ nie jest to w mojej mocy. Modliłem się i będę się modlił do mojego aniołka, aby wypełnił za mnie to zadanie. Margerita Cassano zapytała pewnego razu naszego świętego Ojcze, słyszałam, że wspólna modlitwa jest warta więcej niż ta odmawiana w samotności. Zgodnie z tym, co powiedział Jezus, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Ja odmawiam, Różaniec, sama w domu, sama na ulicy, sama w miejscu pracy. Na to ojciec Pio odpowiedział: A dlaczego nie odmawiasz Różańca razem z Twoim aniołem-stróżem? Pierwszą część zdroważ Maryjo powierz Jemu, a ty odmawiaj modlitwy od słów Święta Maryjo. Ta modlitwa, jak przekazał nam Święty Łukasz, była Bożym pozdrowieniem włożonym w usta anioła. Dlatego słuszne to i piękne, aby odmawiali je właśnie aniołowie stróże. Ojciec Pio korzystał z pomocy swojego anioła również wtedy, gdy chciał pocieszyć czyjąś duszę. Czynił to wielokrotnie, myśląc o duszy swego pierwszego przewodnika duchowego, ojca Benedetta. Ciekawe, warte wspomnienia wydarzenie opisał ojciec Gabriel Bowe. Pewnego wieczora, gdy odprowadzał ojca Pio na spoczynek, starając się go wesprzeć, powiedział Nie poddawaj się zwątpieniu. Nocny odpoczynek Ci posłuży. Poproszę też Twojego anioła stróża, by przyszedł Cię wesprzeć. Słysząc to, ojciec Pio zatrzymał się nagle i wykrzyknął. Ależ co Ty mówisz? On musi przecież lecieć załatwiać inne sprawy. Ojciec Benedetto, stojący obok ojca Gian Baptisty, odparł. Ojcze, skoro twój anioł musi pocieszać chorych i pomagać grzesznikom, pozwól, aby nasi aniołowie stróże zajęli jego miejsce. Nie, nigdy, stanowczo odpowiedział ojciec Pio. Lepiej niech każdy z waszych aniołów pozostanie przy swoim podopiecznym. Rozmówcy zgodzili się z kapucynem i odprowadzili go do celi. Przed wejściem uśmiechając się, ojciec Pio. Powiedział spokojnym tonem: Nigdy nic nie wiadomo. Może mój anioł byłby zazdrosny? Ojciec Pio żartował, gdy jego opiekun już szykował się do drogi, aby wypełniać na całym świecie swoją nocną misję. Na tym nie kończą się zadania dobrego sekretarza. Anioł też był szczególnym pośrednikiem między ojcem Pio a wiernymi, zaglądając. W ich dusze jak poświadczają liczne duchowe dzieci kapucyna czytał on z ich sumień jak z otwartej księgi często w spowiedzi wskazywał niewymienione grzechy podając również okoliczności popełnionych win czasami stawiał też precyzyjne diagnozy chorym oraz proponował im kuracje które miały przynieść ulgę w cierpieniu bardzo prawdopodobne jest, że jego sekretarz poprzedzał spowiedź penitenta jego krótkim opisem. Pewna kobieta, San Giovanni Rotondo, powszechnie znana jako duchowa córka zakonnika, opowiadała, że pewnego ranka ojciec Pio wezwał ją i przypomniał pewien akt obrazy Boga, o którym nikt poza kobietą nie wiedział. Była tak zaskoczona. Że nie potrafiła wypowiedzieć słowa. Jednak później próbowała skłonić ojca Pio, aby wyjawił, kto mu o tym doniósł, na co święty odparł. A więc zmuszasz mnie, abym ci powiedział, kto poinformował mnie o twoim grzechu. To Anioł Stróż. Posługa Anioła była niezastąpiona w chwilach ekstazy ojca Pio. Gdy czując się niegodnym, by wyrażać miłość i uwielbienie do Jezusa oraz zanosić do Niego modły, prosił Anioła, aby zrobił to za Niego. Aniele mój, aniele Boży, uwielbiaj Jezusa za mnie. Moje wargi są tak brudne, lecz Ty jesteś czysty, nie jesteś przecież Aniołem ciemności, jesteś Aniołem bez grzechu. Chwal więc Jezusa w moim imieniu. Relacje ojca Pio z jego duchowymi dziećmi, szczególnie te listowne, dotyczyły, jak podkreśla ojciec Alessio, istotnych tematów, wśród których nad innymi kwestiami przeważały duchowe aspekty życia. Ojciec Pio nie korespondował wyłącznie z Rafaeliną Czerazę, lecz również z wieloma innymi osobami, szczególnie z córkami duchowymi. Przyjrzyjmy się jednak na chwilę osobie Rafaeliny. Należała ona do szlacheckiego rodu Swodzi, była blisko związana z kapucynami. Odegrała znaczną rolę w historii Ojca Pio, ponieważ przyczyniła się do jego ostatecznego powrotu do wspólnoty zakonnej w San Giovanni Rotondo. Ich korespondencja rozpoczęła się 24 marca 1914 roku listem Rafaeliny a zakończyła 30 grudnia 1915 roku listem ojca Pio. W sumie wymienili 97 listów, z czego 56 napisał ojciec Pio. Cztery listy są szczególnie ważne dla interpretacji kultu aniołów uprawianego przez ojca Pio. Trzy z nich napisał Kapucyn listy z 23 października 1914 oraz z 20 kwietnia 1915 roku, a jeden z 20 maja 1915 roku Rafaelina. Na zakończenie długiego listu z 23 października, w którym mówił o chrześcijańskiej doskonałości i cnotach, ojciec Pio dodawał w postscriptum. W tym momencie zostało mi przekazane, domyślasz się przez kogo, przez Anioła Stróża, że wyszedł od ciebie kolejny list do mnie. Podobno ten list ma przynieść mi wielki ból. Boże mój, cóż mogło ci się przydarzyć? Wydaje mi się, jakbym musiał czekać tysiąc lat, zanim ten list do mnie dotrze. Pociesz się tymczasem. Że jakiekolwiek nieszczęście na ciebie spadło, to zapewniam, że to Jezus chciał ci nim obdarzyć. W liście z 25 października ojciec Pio odpowiada: Potwierdziło się to, co zostało mi zapowiedziane. Bogu niech będą dzięki. Twój list z 21 bieżącego miesiąca dotarł do mnie. Czytam go i nie mogę powstrzymać łez z powodu przygnębiającej wiadomości, którą przyniósł. Poddaję się jednak woli Pana, wiedząc, że nieszczęście to zesłał nie po to, żeby cię ukarać, lecz aby uświęcić twoją duszę. Mówisz mi, że często pośród cierpienia, które cię dręczy, zwracasz się do mnie myślą i wzywasz mnie. Dobry anioł czasami przekazuje mi wieści o twoich potrzebach, a wtedy ja, choć niegodny, wypełniam mój obowiązek, polecając się dobroci ojca. W innym liście z 17 grudnia 1914 roku ojciec Pio zachęca Rafaelinę, aby zawsze pamiętała o swoim aniele stróżu i doceniała jego obecność. Zamierzany odpoczynek ofiaruj chwale Bożej. I nie zapominaj nigdy o aniele stróżu, który zawsze jest przy tobie, nie odstępuje Cię na krok, choćbyś wyrządziła mu jakąś krzywdę. Och, niewypowiedziany jest ogrom dobroci naszego anioła. Ileż razy doprowadziłem go do łez, gdy nie chciałem wypełnić jego woli, która była przecież wolą Boga. Panie, zachowaj naszego wiernego przyjaciela od dalszych przykrości. Dnia 20 kwietnia 1915 roku, w ramach szerszego wywodu na temat życia duchowego oraz środków służących osiągnięciu doskonałości, ojciec Pio wygłosił hymn na cześć Anioła Stróża, opisując jego uprzejmość, dobroć, szczerość i lojalność. Anioł był w nim przedstawiony jako wyraz ojcowskiej dobroci Boga wobec ludzi, jako nieustanne dobre towarzystwo i bliski przyjaciel dla każdego człowieka na Ziemi. Fragment ten jest długi, lecz warto przytoczyć go tu w całości, aby zrozumieć, jak ważną rolę Anioł Stróż odgrywał w życiu ojca Pio. Och, Rafaelino, jakże mnie pociesza świadomość, że zawsze jesteś pod opieką Ducha Niebieskiego, który nie opuszcza nas nawet, rzecz godna podziwu, w chwili, gdy czynimy rzeczy niemiłe Bogu. Jakże łatwo uwierzyć duszy w tę wielką prawdę. Wyrób w sobie ten piękny nawyk, aby stale o nim myśleć. Świadomość, że blisko nas nieustannie znajduje się niebieski duch, od kołyski aż po grób, nie opuszczając nas ani na chwilę, chroni jak przyjaciel albo jak brat, jest dla nas pociechą, zwłaszcza w najbardziej smutnych chwilach. Wiedzcie, Rafaelino, że ten dobry anioł modli się za ciebie. Ofiarowuje Bogu wszystkie Twoje dobre uczynki oraz Twoje święte i czyste pragnienia. Gdy wydaje Ci się, że jesteś samotna i opuszczona oraz że nie ma przy Tobie ani jednej duszy, przed którą mogłabyś się otworzyć i powierzyć jej swoje cierpienia, nie zapominaj o tym niewidzialnym towarzyszu zawsze obecnym i gotowym, aby wysłuchać i pocieszyć. Och! Co za słodka bliskość! Och, jaki błogosławiony towarzysz! Ach, gdyby wszyscy ludzie potrafili zrozumieć i docenić ten wielki dar, którym obdarzył nas Bóg w bezmiarze swojej miłości do człowieka. Pamiętaj o obecności tego niebieskiego ducha. Należy patrzeć na niego oczyma duszy. Dziękuj mu. Módl się do niego. On jest tak delikatny, tak wrażliwy. Szanuj go. Żyj w ciągłej obawie, aby niczym nie urazić czystości jego spojrzenia. Często wzywaj swojego Anioła Stróża. Powtarzaj tę piękną modlitwę do dobrego anioła. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Jakże wielkie będzie pocieszenie, moja droga Rafaelino, gdy w chwili śmierci dusza Twoja ujrzy tego dobrego anioła, który towarzyszył Ci przez całe życie czuwając nad tobą z matczyną troską. O, niech ten nierozłączny towarzysz rozpali w tobie miłość, która budzi pragnienie opuszczenia doczesnego ciała. Czyste i zbawienne jest pragnienie ujrzenia naszego dobrego anioła, a on powinien pomóc nam, byśmy przed czasem mogli opuścić to ciemne więzienie, w którym jesteśmy związani. O, Rafaelino, gdybyś wiedziała, o czym teraz myślę. Ileż razy doprowadziłem do łez mego dobrego anioła. Ileż razy żyłem bez jakiejkolwiek obawy o obrazę czystości jego spojrzenia. Przecież jest tak delikatny, taki wrażliwy. Mój Boże. Ileż razy na jego czułą, rodzicielską opiekę odpowiedziałem bez poszanowania uczucia czy uznania. Myśl ta powinna napełnić mnie obrzydzeniem, jednak moja ślepota jest tak wielka, że nie czuję z tego powodu żadnego cierpienia. Co gorsza, traktuję tego drogiego aniołka nawet nie jako przyjaciela, lecz po prostu jak członka rodziny. Lecz aniołek mój się nie obraża wcale na takie traktowanie. Jakże mi on drogi i jaki dobry. Te słowa Ojca Pio do Rafaeliny Czeraze są echem tego, co powiedział Ojciec Święty Pius XI, zwracając się do grupy wiernych z całych Włoch. Nie zapominajcie nigdy o towarzyszu waszego życia. Okazujcie mu szacunek za jego obecność, lojalność i dobroć. Ufajcie w jego opiekę. Więcej w książce księdza Marcelo Stancione, ojciec Pio i aniołowie. Wydawnictwo Esprit.